Wyszanów. To co to grają? Co, piłkę? Piłkę, tak, chodź. Słuchaj. Podstawową rzeczą. Jeszcze raz? Jeszcze raz? Niech pan powie jeszcze raz przydanie. Tak, no Wieruszu ma Wyszanów, ma każda praktycznie miejscowość tu, jak to my, wioski też mają oczywiście, tak? Słuchaj, podstawową rzeczą, żeby tutaj sprawdzić funkcje życiowe, musimy sprawdzić, czy my mamy wokół siebie bezpiecznie. Bo to jest podstawowa zasada, wiesz? Sprawdzić, żeby nam, jeżeli my chcemy komuś pomóc, żeby ktoś nas na przykład nie najechał, tak? Musimy sprawdzić. My patrzymy w koło, jest bezpiecznie, podchodzimy. Zawsze do takiej osoby podchodzimy nie od nóg, nie od głowy, tylko zawsze z boku. Wiesz? A dlaczego nie od nóg? Bo na przykład podejdziemy między nogi, weźmiemy, to może nas kopnąć, tak? I krzywdę nam zrobić. Od głowy jak podejdziemy, a będzie miał jakiś uraz głębszy, się wystraszy, jeszcze bardziej się przechyli i sobie uszkodzi coś tam, tak? Czyli zawsze podchodzimy z boku. Czyli tak, podchodzi sobie z boku, zobacz, podchodzę. Dzień dobry, sprawdziliśmy, jest bezpieczny, tak? Rozumiem, nikt nam krzywdy tu nie najedzie na nas. Halo, dzień dobry, czy to jest pan? Czy pan mnie słyszy? Tak delikatnie, tylko delikatnie, nie tak mocno, tylko delikatnie. Jeżeli nie reaguje, tak? To znaczy musimy sprawdzić, czy on oddycha, tak? Czy oddycha, czy klatkę piersiową mu się nosi. Czyli w tym momencie musimy delikatnie tutaj zobaczyć, pochylić się na niego, sprawdzić w ustach, czy nie ma nic, tak? Bo może mieć na przykład gumę, widzimy mu tu dodatkowo przełyk. Jeżeli niekiedy odchylimy głowę, on zacznie oddychać. Często jest przy wypadkach, na przykład samochód. Widziałeś kiedy wypadek samochodu? Widziałeś czy nie? Nie widziałeś. Często jest tak, że osoba, kierowca uderzył w inny samochód, czy gdzieś jakieś bariery. Proszę. Tak? Tak? Bardzo kiedyś, bo taki koleś za nami jechał za szybko. A no właśnie, za szybko. Był taki mostek kiedyś. No i tak? My chyba stuknęliśmy. I słuchaj, i, no? Ale po prostu był gość, no? No i bo ja jest, bo mam okna coś pęknie. Aha, no widzisz, bo jest często tak, że w wypadku kierowca na przykład głowę zrobił tak i nie może sobie pomóc, bo traci przytomność. A jak się mu odchyli, on po prostu zacznie oddychać, tak? Często wystarczy niekiedy odchylić głowę, a człowiek zacznie oddychać. Najważniejsze, jeżeli mamy rękawiczki, tak jak my tutaj w straży, jeździmy do różnych wypadków, tak? Po straży do czego jeździ? Powiedz mi, do wypadku jeździ? Jeździ. Kota jak trzeba ściągnąć z dachu, jeździ? Jeździ. Do i różnych... na pożar jest. No na pożar to właśnie, straż jest po to na pożar. Dobrze, ale wracając do tutaj do osoby, czyli tak, bezpiecznie mamy. Jak mamy rękawiczki, to je zakładamy. Podchodzimy do takiej osoby, sprawdziłem. Halo, czy pan mnie słyszy? Na przykład to jest pan. Nie słyszy, tak? Pochylam się, odchylam głowę, patrzę do ust, czy nie ma nic. Jeżeli jest osoba dorosła, poproszę ją o pomoc, słyszysz? Wołamy pomoc. A my przez 10 sekund musimy się pochylić nad tą osobą i sprawdzić, widzę, słyszę, czuję. Widzę, czy się klatka piersiowa jego unosi. Tak, klatka. Słuchaj, zobacz, jeżeli ja oddycham, to zobacz, pa. Zobacz. Widzisz? Tu się ten? Zobacz. Widzisz, że tu się porusza? A zobacz, tu się nie porusza, tak? Dobrze. Sprawdzamy. Przez 10 sekund. Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Patrzymy jednocześnie na klatkę piersiową. A jeżeli osoba oddycha, będziemy czuć, słuchaj, będziemy na policzku, na ruchu, czuć po prostu, że wydobywa się para, tak? Bo jak oddychasz, to czuć, nie? Tak? Nie? Czuć? Czy nie? A tutaj jak się pochylimy, nie ma. W tym momencie trzeba wezwać pomoc. Jaki numer jest, pamiętasz? Albo po prostu. No? 99. Tak, ten 999 numer był do września. Teraz ogólnie ten numer nie działa, trzeba zadzwonić na numer 112. 112. A ja wiem, no? Jak go sobie przypomnieć. Tak, jak? 1, 1, 2. No, no super. No widzę, że jesteś przygotowany do lekcji. A jaki jeszcze numery znasz? Pamiętasz jakieś? O, a Inga chce pracować. Tak, dobrze, ale dokończmy temat. Pamiętasz jeszcze jakieś numery? Alarmowe. 7, 8, 8. Nie, nie, 9. 9. 9. 7. 7. To jest? Policja. Policja, tak, policja. A 9, 9, 8? Straż. Bardzo dobry straż. Tam nawet pisze, zobacz. Gdy zauważysz pożar, zadzwoń. Piszę, zobacz, domku. Słuchaj, tutaj niedługo dzieci z drużyny dziecięcej będzie się tam dymiło, będą ratować swoich kolegów.
ale to wszystko będzie bezpieczne, będą też udzielać. No, będzie się dymiło, oczywiście. Więc dobrze, numer znasz. Musimy wezwać pomoc, że osoba jest nieprzytomna, nie oddycha, tak? Musimy przystąpić do resuscytacji, czyli do uciskania klatki piersiowej. Tak? Ile razy? Przed chwilą mówiłem, tutaj jak kolega próbował, ile razy? 30. 30 takich uciśnień. A my mamy dom 30, jak tam jest. Tak, no 30 właśnie, dobra. 30 uciśnień i 2 wdechy. Strażacy mają do pomocy takie urządzenie. Zobacz, to zamiast usta, tak? Może my używamy worek samorozprężalny. Tu jest maska twarzowa i... No dobrze, spokojnie. Może by, niech się uczy od młodych lat. Chodź. Czyli tak. Wyznaczamy sobie jednocześnie kładki piersiowej. No, no oczywiście, że musisz nawet klęknąć. No. Proszę, chodź. No chodź. Słuchaj. Klatka piersiowa, dobra. Tak musimy rączki zrobić, zobacz. O właśnie, tutaj taka poduszka jest, tak? Zobacz. Tutaj, tym, tak? Dobrze. Tutaj. Klatka piersiowa jest. I zobacz, uciskamy. Tak? Ile razy? No. Nie. 30. No jedziemy, zobacz, patrz. Ja będę pierwszy. Patrz. Musimy iść. No. No to ja będę liczył, dobra? Słuchaj, patrz. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. I zobacz. Wchodzę tak, jak najszybciej. I zobacz. Podnosi się klatkę piersiową. Zobacz. Popatrz sobie na tym. I jedziemy dalej. Tak? Chodź, spróbujemy teraz ty. Dobrze? Też? Słuchaj. I jak najkrótszy okres musi być przejścia. Najlepiej, jakby były dwie osoby, to wtedy jedna osoba zajmuje się uciskaniem klatki piersiowej, druga w tym momencie dzwoni na pogotowie ratunkowe, musi przekazać taką wiadomość. Imię, nazwisko, gdzie się znajduje, ile masz lat i co się stało, tak? Że jestem na ulicy, na przykład w tym momencie w Wieruszowie, w parku, na stadionie, koło stadionu, ulica sportowa, osoba leży, nieprzytomna mężczyzna, nie oddycha. I nie może się rozłączyć, ta pani powie, dobra, przyjęłam i wtedy cały czas uciskamy. Jeżeli przyjeżdża karetka pogotowia, powiedzmy, tak? My cały czas działamy, bo osoba ma zatrzymanie krążenia. To nie, że już karetkę słuchajcie z Wieruszowie na ulicy na przykład warszawskiej i my, a dobra, bo już jadą. Tylko nie, dopóki lekarz czy ratownik medyczny do nas nie podejdzie i powie przejmuje, tak? Czyli cały czas musimy działać, dobrze? Bo jeżeli my nie podejmiemy tutaj tej resuscytacji, czyli uciskania klatki piersiowej, czyli ta osoba może, co nam? Umrzeć, tak? A jak zrobimy coś takiego, albo wezwiemy pomoc i zaczniemy uciskać klatkę piersiową, zawsze możemy mu pomóc, zawsze ma szansę na przeżycie, tak? No to spróbujemy, chodź, spokój, tak jak ja jestem, chodź, ja ci pomogę, tak. Troszeczkę nogi do tyłu, tak się przez, zobacz, tak jakbyśmy mieli, zobacz, tak żebyś mógł się tak, zobacz. Jakby tym ciężarem, no, ja ci pomogę, poczekaj. Jeszcze do tyłu. Ja wiem, że jest ciężko, czekaj. O, dobra, tak. Powoli. No. Ja nie odrywam, poczekaj, tak się tutaj, no i jedziemy, ja ci pomogę, o, moc, ale jeszcze i szybciej, no, próbujemy. Ale nie, słuchaj, zobacz, popatrz na moją, jak, czekaj, otwórz, ja wiem, że nie ma siły, ale najważniejsze są chęci, spokojnie, tak, czekaj, tak, wyprostuj się, tak, o tak, zobacz, tak byśmy mieli się położyć na tej osobie, zobacz, tak, coś takiego, taki mostek, umiesz mostek? Powoli, no. Spokojnie, tu jest klatka piersiowa, no jedziemy, no, nie odrywamy rąk, mocniej, no dobrze, najważniejsze są ten, nie masz tyle siły co ja, ale najważniejsze chęci są, no jedziemy, liczymy 30 razy, na pewno nie jest to łatwa sprawa, jak na pierwszy raz, ale na pewno w życiu się to przyda, no, ale nie odrywamy rączek, nie odrywamy, jak masz na imię? Nathan. Jak? Nathan, nie odrywamy rączek, no jedziemy, no. Mocniej. O. I liczymy. Ile? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ale patrzymy tutaj. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. W tym momencie jak najszybciej przechodzimy tutaj. Tutaj może spróbować workiem samorozprężalnym. Chodź, zobaczcie, jakie strażacy mają ułatwienie troszeczkę w akcji. Proszę, chodź. Możesz przejść, przejść sobie, przejść. Zobacz, odchylamy lekko głowę do tyłu. Między nogi możesz sobie nawet wziąć. Zobacz, tak, zobacz. Ja jak ten, to zobacz. Tak, to jest taki mamy przyrząd, zobacz. I zobacz, czy się klatka pierwsza gdzie podnosi. Jak strażak Andrzej będzie robił, zobacz pan. Raz, dwa i jak najszybciej przechodzimy do tego. Spróbuj sobie sam. Proszę, bo możemy zrobić za pomocą usta, ale ja ci pokażę. No chodź, najpierw spróbuję sobie tak, patrz. Odchylamy troszeczkę głowę. Tak. O, i teraz, no. O, widziałeś? Podnosi się, ale dwa razy. Tylko dwa razy. Tylko dwa razy, tak? I dalej przechodzimy do uciskania klatki piersiowej. 30 razy. Ciężko czy lekko jest? No trochę ciężko, ja wiem, ale zawsze pamiętaj, w życiu się to może nam przydać, tak? Ile masz lat? 5. Super, super, że chciałeś spróbować. Chcesz jeszcze? A można zrobić za pomocą usta. Zobacz, ja pan ci pokażę, trochę Andrzej, zobacz. Słuchaj, albo robimy tak, zobacz, zatykamy nos, tak? Zobacz. Zobacz. Zobacz, czy się podnosi. I uciskamy, jak najszybciej, najkrótszy czas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jeżeli na przykład tutaj twarz jest gdzieś zmasakrowana, w sensie takim, że gdzieś krew leci, no to wtedy tak samo wzywamy pomoc, ale uciskamy tylko klatkę piersiową, jeżeli nie ma oznak życia, tak? Super, dzięki. Próbujesz? Powiedz Andrzej. Super, dziękuję. Dziękuję, tak, powiedz. Ja powiem ci, jako strażak Andrzej, no nie miałem okazji resuscytacji wykonywać, nie miałem takiej, ale miałem okazję uratować życie w postaci zadławienia. Wow. Zadławienia osoby, która zakrztusiła się mięskiem. A wiesz, co trzeba zrobić? Na przykład wpadnie mięsko. Pani wpadło mięsko tutaj do gardła. Ja wchodząc, nawet to się odbyło w straży, nie wiedziałem, po prostu widziałem, że się czerwona robi i biega w koło, tak? Nie wiedziałem, ja mówię, co się stało, nie? O, ona nic, nie? Ja dopiero ją goniłem po kuchni i wtedy coś takiego się robi, słuchaj. Nigdy tak się pochyla osobę, tak? Nie bój się. Jadłeś coś? Ja ty delikację zrobię, nie bój się. Tutaj pochyla się zawsze osobę, żeby nigdy ciało obce, nie, jak będziemy stali, nigdy nie wypadnie. Musi być zawsze osoba pochylona do przodu, tak? Czyli tak samo, czy niemowlę, czy dzieciaka, to zazwyczaj się bierze do góry nogami, tak? Bo nigdy ciało, jak niektórzy potrząsają. Ciało zawsze będzie się wracać tu, a nie te. Chodź, nie bój się, ja ci jeszcze pokażę. Jeszcze pokażę ci pan Andrzej do końca, do końca ci jeszcze. Pochylamy zawsze osobę, tak? Trzymamy. Tak. I lekko między łopatki się tak uderzę z trzy razy, tak? Jeżeli to nie pomaga, możemy zrobić rękoczyn im Micha, czyli tu zaciskamy pięść i też pochylamy osobę i takie coś pod żebra się mocno gwałtem ruchem, czyli jest, wytwarza się podciśnienie w klatce piersiowej i w tym momencie. Za drugim razem kobiecie wyleciało. Taki kawałek proszę mięsa. Bardzo, no. Dzięki. Dzięki bardzo. No, chodź po smycz. Panie Andrzeju, dziękuję za szkolenie. No, może coś tam zapamiętam. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. O, chyba w lampie strzeli wierszą.